Reprint numer 2753, strona 6. Bierzenie do kresu. Bracia, jać o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił, ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, zapamiętywając, a do tego, co przede mną jest, śpiesząc, bierzę do kresu ku zakładowi powołania onego Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, rozdział 3, werset 13 i 14. Bracia, ja nie sądzę, że już zwyciężyłem, ale jedno czynię, że to, co za mną, o tym zapominam. A będąc już na mecie, biegnę odebrać nagrodę wysokiego powołania Bożego w Chrystusie Jezusie. Niewielu w nominalnym kościele w określeniu kres, meta, widzi jakąkolwiek nagrodę, którą można osiągnąć i zdobyć. Większość po prostu ucieka przed urojonymi wiecznymi mękami, które gonią ich jak strach, przerażenie, koszmar, horror, od kołyski do grobu. Inni z ludu pańskiego, przeważnie z tej drogi, mieli oczy swego zrozumienia oświecone Duchem Świętym przez Słowo Boże i dostrzegli wielką nagrodę, jaką Bóg postawił przed wybranym Kościołem wieku Ewangelii. Nic dziwnego, że tacy są zachwyceni wspaniałym widokiem, którego zwykle oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie weszło do serca ludzkiego, aby mogli sobie wyobrazić, co Bóg objawił przez Ducha swojego. Nic dziwnego, skoro więcej uwagi poświęcili nagrodzie niż kresowi, mecie, którą należy osiągnąć przed zdobyciem nagrody. Pełni entuzjazmu i oceny dla boskiej miłości, całkowicie przestali się bać wiecznych mąk i nauczyli się, że ta doktryna pochodzi od szatana, a nie od Boga. Od człowieka, a nie od Ducha Świętego, z ciemnych wieków, i nie jest nauką natchnioną przez słowa Pisma Świętego. Nauczyli się również, że to, co zostało napisane w pewnych świętych pismach, to są bluźnierstwa, jakieś przypowieści, symbole i mroczne wypowiedzi, przeciwne charakterowi i planowi Boga, błędnie opisane i ubarwione w powszechnych tłumaczeniach Pisma Świętego. Ta wspomniana klasa dość często myśli i mówi o biegu po nagrodę, ale wyraźnie zapomina, że to nie do nagrody biegniemy, ale do kresu, mety. Nagroda dopiero będzie nam wręczona, jeśli ukończymy bieg. Apostoł to tak ujął: bierzę do kresu. Kto osiągnie kres charakteru, który Bóg ustanowił dla wybranych, ten otrzyma nagrodę. A kto nie osiągnie tego kresu charakteru, to nie otrzyma nagrody. Dlatego bardzo wielkim błędem jest starać się o nagrodę i zapomnieć lub lekceważyć kres, metę, do której wpierw należy dobiec. Wielu się dziwi, że wszyscy, którzy chcą być uznani przez Boga za zwycięzców i usłyszeć, jak Pan mówi do nich, to dobrze, że tak postępowaliście, muszą osiągnąć pewien poziom lub stanąć na mecie swojego charakteru. Wielu uważało, że chrześcijański bieg to zwykłe unikanie jawnego grzechu. Inni włączyli w to unikanie sekretnych wad. Inni poszli jeszcze dalej i włączyli do tego ogólną skłonność do poświęcenia wielu biznesów w obecnym życiu. Jeszcze inni poszli dalej i zrozumieli, że próba uczniów Chrystusa polega na całkowitym poddaniu się Panu, zupełnym złożeniu ofiary z ziemskiego życia i wszystkich jego interesów pod wolę naszej głowy, naszego Pana. Jednak prawie nikt nie myśli, że wszystkie nasze ofiary, doświadczenia i samozaparcia muszą prowadzić i ostatecznie doprowadzić nas do kresu, do mety charakteru, który Bóg wyznaczył dla wybranych, ponieważ w przeciwnym razie nie otrzymają nagrody współdziedziczenia z Chrystusem w tysiącletnim królestwie. Prawdopodobnie fałszywa interpretacja rozmowy naszego Pana z konającym łotrem na Kalwarii przyczyniła się, że ten kres, ta meta charakteru została pominięta. Nie wątpimy, że Bóg ma jakieś wymagania lub kryteria, na podstawie których określa, kto jest godzien otrzymać
wielkie błogosławieństwa i zaszczyty ofiarowane dla wybranych, kto jest zgodny zostać członkiem ciała Chrystusa i uczestniczyć w Jego tysiącletnim królestwie. Jak wiernymi powinni być ci, którzy szukają chwały, czci i nieśmiertelności i którzy są powołanymi i wybranymi i wiernymi. Apostoł w naszym tekście wyraźnie oświadcza, że istnieje taki kres, meta, i że wszyscy, którzy biegną z nadzieją, że zdobędą tą upragnioną nagrodę, muszą biec do tego celu i muszą go osiągnąć lub stracić nagrodę. Widzimy również, że apostoł osądza siebie zgodnie z tymi wymaganiami i pisze, że wtedy nie osiągnął jeszcze tego kresu, tej mety, tego wymaganego rozwoju charakteru. Takie przemyślenia powinny pojawić się we wszystkich sercach tych, którzy w tym biegu szczerze pragną ujrzeć wyraźnie metę, do której musimy dobiec. To powinno pobudzać każdego z nas do tego, aby cierpliwie i wytrwale biegł oraz czuwał każdego dnia w miarę naszego postępu ku wspaniałemu celowi, który postawił przed nami Pan Bóg nasz. Zwróćmy uwagę na ten ważny przykład. Otóż apostoł nawiązuje do biegania. Każdy, kto myśli o ściganiu się, musi po pierwsze wejść na bieżnię zgodnie z przepisami, czyli przez jedyne drzwi, to znaczy przez wiarę w drogocenną krew, która nas odkupiła i usprawiedliwiła przed Bogiem. Po drugie, zawodnicy muszą być zapisani lub zarejestrowani jako zawodnicy. Muszą wyrazić zgodę, inaczej nie wezmą udziału w tym biegu. Podobnie i my, jeśli jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę i mamy regulamin tego biegu i nagrodę, to zapisujemy się, aby potwierdzić nasz zamiar zawarcia przymierza z Panem i w ten sposób zapisać się do wyścigu. Nasze imiona są zapisane nie na ziemskich listach w kościołach, ale w Księdze Życia Baranka, którzy są spisani w niebie. Zawodnicy, kiedy biegną, nie widzą nagrody, bo to nie nagroda, ale to kres jest najważniejszy. Po drodze widzą tablice informujące, że minęli już 200 metrów, potem 500 metrów, 800 metrów i na końcu biegu 1000 metrów. Wszyscy zawodnicy są zachęceni do biegu, gdy mijają te tablice, aż w końcu dobiegają do mety, do tego kresu, aby odebrać nagrodę. A przy okazji, gdy tak patrzą na te mijane tablice, informujące ich, ile już przebiegli, jak bardzo to ich zachęca, aby przyspieszyć, a nie zniechęcić się, nie zwolnić. Podobnie dzieje się z chrześcijańskim biegaczem na wąskiej drodze do kresu wielkiej nagrody, którą obiecał Bóg, aby dziedziczyć z Jego Synem, Panem chwały. Zachęci to nas do zwrócenia uwagi, jaki zrobiliśmy postęp na naszej drodze. Czy zbliżamy się coraz bliżej i bliżej do mety, aby odebrać nagrodę, kiedy dobiegniemy do tego kresu? Ale jeśli ktoś będzie nieostrożny, obojętny, niedbały w swoim biegu, to powinien wiedzieć, że to jego własna nieostrożność lub opieszałość pozbawi go nagrody. Czym jest ten wielki kres charakteru, który został ustanowiony dla nas przez naszego Boga? Odpowiadamy, nasz Pan opowiada o nim w różny sposób. Na przykład mówi: bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. Ten sam kres jest wspomniany przez apostoła, kiedy mówi, że Bóg postanowił, że wszyscy, którzy będą wybrani, będą przypodobani obrazowi Syna Jego. Te dwa stwierdzenia różnią się formą, ale mają tę samą treść. Ten sam kres, czyli meta, jest ponownie wspomniany przez apostoła, gdy mówi, aby ona, sprawiedliwość zakonu, była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według ducha. I ponownie pisze, a tak wypełnieniem zakonu jest miłość. Te wypowiedzi dowodzą, czym jest kres dla chrześcijańskiego charakteru
dla wybranych. Czy nie jest nim miłość, jaką ma Bóg i Chrystus? Wydaje się zatem, że od ludu Pana, który jest święty i wybrany, wymaga się, aby był ludem Pana, świętym wybranym, który dobiegł do charakteru lub usposobienia miłości, jaki posiada Bóg i który został również okazany przez naszego Pana Jezusa. Ale ktoś powie, jak możemy, którzy jesteśmy dziećmi gniewu, jak i drudzy, kiedykolwiek mieć nadzieję, że osiągniemy taki charakter, taki kres, który pozwoli nam miłować tak jak Bóg, tak jak Chrystus? Odpowiadamy, że nigdy nie powinniśmy mieć nadziei, że taki standard osiągniemy w naszym ciele, ponieważ tak długo, jak jesteśmy w tych śmiertelnych ciałach i zmuszeni do używania naszego rozumu, z konieczności będziemy mniej lub bardziej ulegać egoizmowi, który z powodu grzechu opanował całą ludzkość i sprawił, że przez 6000 lat zepsucia jest ona psychicznie, moralnie i fizycznie osłabiona. Aby dotrzeć do tej mety doskonałej miłości, serce, nowa wola, nie cielesna wola ludzka, ale boska ma być w sercu, nowej woli, spłodzonej nie z woli ciała, ani człowieka, ale z Boga przez Ducha Świętego. Nie spodziewajmy się i nie oczekujmy, że nasz nowy umysł osiągnie te wymagania na początku naszego chrześcijańskiego biegu. Nowy umysł, chociaż natchniony przez Boga, przez niezmiernie wielkie i cenne obietnice Jego Słowa, jest jednak naszą własną wolą, mniej lub bardziej ograniczoną przez organ, jakim jest ludzki umysł. Dlatego apostoł informuje nas, że nowy umysł musi nieustannie toczyć walkę z ciałem i że jego zwycięstwo oznacza śmierć ciała, że nie może być rzeczywiście doskonały, dopóki nie nadejdzie przemiana, przez którą ta nowo zrodzona wola otrzyma swoje duchowe ciało przy pierwszym zmartwychwstaniu. Ale ponieważ otrzymanie duchowego ciała w pierwszym zmartwychwstaniu będzie otrzymaniem nagrody, widzimy, że bieg do kresu i osiągnięcie tego kresu musi być dokonane przez nowy umysł, gdy jest jeszcze w tym śmiertelnym ciele lub naczyniu glinianym. Jednym słowem, nowy umysł musi wzrastać, musi się rozwijać. Jak zachęca apostoł, jako nowe stworzenia musimy rosnąć w łasce oraz poznawać miłość Boga. A ten wzrost to właśnie ten bieg. Musimy biec lub zbliżać się do kresu dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku, aż zostanie osiągnięty, a wtedy zdobędziemy nagrodę. Nie jest to też kwestia czasu, ponieważ wszyscy znamy takich, którzy biegli przez długi czas i poczynili stosunkowo niewielki postęp w rozwijaniu darów ducha, które można krótko podsumować. To doskonała miłość, to ten kres. Prawdopodobnie wszyscy znamy takich, którzy przez stosunkowo krótki czas na wąskiej drodze poczynili wielki postęp. Od łaski do łaski, od poznania do wiedzy, od chwały do chwały, szybko zbliżając się do celu. I znamy takich, którzy, na ile ludzki osąd może to dostrzec, osiągnęli metę. Ale o tych powiemy później. Abyśmy mogli jasno zrozumieć ten temat, zauważmy, jak małe były początki tej łaski miłości w naszych sercach i miejmy nadzieję, że wielu, śledząc tę sprawę tutaj i porównując ją z własnymi doświadczeniami, będą w stanie znaleźć duże zmiany w swoich własnych charakterach. To oni po drodze minęli jedną po drugiej tablicę z napisem 200 metrów i szybko zbliżają się, a może już dobiegli do kresu. Pierwsze. O początku naszego doświadczenia jako chrześcijan apostoł mówi, że to nie tak, że najpierw umiłowaliśmy Boga, ale że my Go miłujemy, iż On nas pierwej umiłował. To pociągnęło nas do Niego. Poczucie sprawiedliwości podpowiadało nam, że skoro Bóg tak nas umiłował, że odkupił tak wielkim kosztem i zapewnił nam tak wielkie zbawienie, byłoby to za mało, żeby Go nie miłować
i że naszym obowiązkiem jest miłować i służyć Mu w zamian. Ten początek miłości nazywamy miłością obowiązkową. Tej miłości brakowało wielu cech, które teraz przenikają naszą miłość do Boga, która ma wyższy, bardziej zaawansowany charakter, ponieważ rozwinęliśmy się w łasce, wiedzy i miłości. Wydaje się, że apostoł ponownie mówi o tej samej obowiązkowej miłości, kiedy mówi: albowiem miłość Chrystusowa przyciska nas, powoduje w nas miłość odwdzięczającą się, jako tych, którzyśmy to osądzili, iż ponieważ jeden za wszystkich umarł, tedy wszyscy byli umarłymi, pod boskim wyrokiem, potępieniem, aby ci, którzy żyją, którzy będąc usprawiedliwieni do żywota przez wiarę w odkupienie Jezusowe, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł. Miłość Chrystusa przymusza nas, odwzajemnia naszą miłość, bo tak sądzimy, że jeśli ktoś umarł za wszystkich, wszyscy byliby martwi pod wyrokiem Bożym, przekleństwem. I że my, którzy żyjemy, usprawiedliwieni do życia przez wiarę w odkupienie Jezusa, odtąd żyjemy nie dla siebie, ale dla tego, który za nas umarł. Tutaj znowu pojawia się ta powinność miłości lub obowiązku, początkowej miłości do Boga. To nasz punkt startu w biegu ku doskonałej miłości. Drugie. Potem jak ćwiczyliśmy miłość obowiązkową i staraliśmy się być posłuszni Bogu, nie tylko w unikaniu grzechu, ale także w poświęcaniu naszych ziemskich interesów i praw ze względu na Niego i prawdę, w posłuszeństwie Jego woli, w posłuszeństwie do miłości obowiązkowej, to w naszych sercach zaczęliśmy doceniać zasady prawości. Zaczęliśmy miłować prawość, sprawiedliwość, miłosierdzie, miłość. Na początku nie była to gorliwa miłość, ale raczej szacunek do chwalebnych cech boskiego charakteru, planu i prawa. Inaczej mówiąc, to było nasze 200 metrów umiłowania zasad sprawiedliwości. Trzecie, im bardziej nauczyliśmy się miłować te elementy boskiego charakteru, zasady sprawiedliwości, które znajdują swoje doskonałe odzwierciedlenie w boskiej istocie i przez które boska istota objawia się oczom naszego zrozumienia, to proporcjonalnie prawdziwa miłość do Boga, oparta raczej na zasadach niż na obowiązkach, pojawia się w naszych sercach. Inaczej mówiąc, na bieżni przebiegliśmy drugie 200 metrów i zaczynamy miłować boski charakter. Nawet jeśli nie rozpoznaliśmy jeszcze długości i szerokości, wysokości i głębokości tego charakteru, to zaczęliśmy miłować Pana w prawdziwy sposób, uznając nie tylko to, co dla nas uczynił, ale także i specjalnie za to, kim On jest. Zaczynamy oceniać Jego charakter. Czwarte. Taka miłość do Boga jako tego, który objawia w swoim postępowaniu wszelkie łaski i zalety sprawiedliwości i jest przeciwnikiem wszelkiej niesprawiedliwości i nieprawości, doprowadziła nas do poszukiwania i przestrzegania tych zasad wśród naszych bliźnich, a także w naszych własnych charakterach. Kiedy zaczęliśmy miłować prawdę, czystość, szlachetność charakteru, to zauważyliśmy, że pewne jej objawy można spotkać nawet wśród ludzi tego świata. Okazuje się, że pierwotne prawo Boże, zapisane w sercu ojca Adama, chociaż w dużym stopniu zatarte i wymazane z serc i sumień jego dzieci, całkowicie nie zanikło. To do pewnego stopnia szczególnie pod wpływem chrześcijaństwa w ciągu ostatnich 18 stuleci niektóre cechy tego doskonałego prawa mogą być słabo rozpoznawane wśród ludzi. Jednak nasza analiza poparta rosnącą miłością do tych zasad sprawiedliwości nie znalazła wiele dobrego wśród zwykłych ludzi. Ani nawet wśród tych, którzy uznają się za pobożnych, twierdząc, że są naśladowcami Jezusa. Okazało się, że oni wszyscy, podobnie jak my, jesteśmy daleko od doskonałości, daleko od chwały Bożej. Kiedy jednak prawdziwa miłość do dobrych zasad płonęła coraz bardziej w naszych sercach, nauczyliśmy się współczuć całemu wzdychającemu stworzeniu,
i miłować braci. Gdy zobaczyliśmy, że są klasą pobudzoną tym samym duchem, którym my sami zostaliśmy spłodzeni z Boga przez Ducha Prawdy. Widzieliśmy, jak niektórzy z nich walczyli tak, jak my walczyliśmy, doceniając jedynie miłość obowiązkową. Widzieliśmy innych, którzy osiągnęli wyższy poziom niż ta, którzy nauczyli się doceniać zasady sprawiedliwości i miłować je oraz nienawidzić nieprawości, a dalej miłować Boga, który jest ich ucieleśnieniem. Uświadomienie sobie, że ci bracia, podobnie jak my, stopniowo zbliżali się do boskiego standardu, bieżąc do kresu, to zainteresowaliśmy się nimi i ich walką z grzechem, i ich słabościami oraz walką z przeciwnikiem i jego oszustwami. Coraz bardziej interesowało nas ich dobro i wysiłek w miarę, jak staraliśmy się i robiliśmy postępy na tej samej wąskiej drodze. Tej miłości do braci nie mieliśmy na początku. Ona oznacza wyraźny postęp w naszym biegu ku mecie. Możemy powiedzieć, że pokonaliśmy 800 metrów. Ale chociaż wiele już osiągnęliśmy, bo zaczęliśmy miłować braci i chętnie oddalibyśmy za nich życie, jednak to nadal nie jest kres naszego biegu. Piąte. Kres to jeszcze wyższy rozwój miłości. To jest miłość, którą opisuje Pismo Święte, wskazując, że najwyższym jej osiągnięciem jest miłowanie naszych wrogów, a nie tylko ich tolerowanie, powstrzymywanie się od ich krzywdzenia i tym podobne, gdy myślimy o nich źle. Ale oznacza to całkowite usunięcie wszelkiej złości, zawziętości, nienawiści, zazdrości, sporów, a nie tylko w naszym postępowaniu, lecz także usunięcie ich z naszych mów, a nawet z naszych myśli, naszych uczuć. To oznacza całkowity triumf miłości w naszych sercach. Gdy my nie tylko miłujemy Boga w najwyższym stopniu i z radością poświęcamy się w Jego służbie, z miłości do zasad przedstawionych w Jego charakterze i miłości do braci, która sprawia, że zwracamy uwagę na ich uczucia i zainteresowania, będąc gotowi oddać nasze życie za nich, aby wybawić ich od złego lub nie dopuścić, aby się zgorszyli. Ale dodatkowo oznacza, że miłość Boża została tak głęboko rozlana w naszych sercach, że możemy miłować każde inteligentne stworzenie i radować się, że możemy postępować dobrze w stosunku do wszystkich ludzi i służyć wszystkim ludziom, gdy mamy okazję, zwłaszcza domownikom wiary. To jednak nie oznacza, że miłość, którą mamy do świata, musi być tego samego rodzaju, jaką mamy do Pana, który jest uosobieniem sprawiedliwości, i do braci, którzy starają się mieć miłość, sprawiedliwość prawa zakonu wypełniła się w nich przez Chrystusa. Oznacza raczej współczującą miłość, życzliwość, jaką okazał sam Bóg dla całego świata ludzkości. Nie oznacza to, że mamy miłować świat w sensie potępionym przez apostoła, gdy powiedział: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Oznacza to osiągnięcie stanu wskazanego w wyrażeniu: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest taka miłość do świata, która nie tylko ucieszy się, gdy świat będzie podnoszony z degradacji i grzechu do świętości, czystości i prawości, ale która z radością będzie współpracowała, aby wziąć w tym udział, gdy tylko nadarzy się okazja. Miłość Boża dokona tego, że Jego plan będzie realizowany przez wieki, a my, którzy biegniemy do tego kresu, aby zdobyć wielką nagrodę i dziedzictwo z Synem, będziemy mogli w czasie tysiąclecia brać w tym udział. Ta doskonała miłość, która wraz z innymi osiągnięciami rozciąga się nawet na wrogów i tych, którzy nas ranią i mówią o nas kłamliwie ze względu na Chrystusa i sprawiedliwość, jest tym czwartym etapem naszego biegu do kresu. Chociaż dobrze jest zauważyć te różne etapy naszego biegu ku mecie, to jednak musimy pamiętać, że ten przykład dokładnie nie oddaje naszych doświadczeń.
ale raczej wskazuje na kolejność postępów, w którym miłość obowiązkowa stopniowo prowadzi nas do wyższych form, a ostatecznie do mety. Częścią błogosławionego zarządzenia Bożego jest to, że ci, którzy biegną w tym wyścigu, nie są traktowani według ciała, ale jako nowe stworzenia, zgodnie z duchem, umysłem, wolą i pragnieniem, intencją. Możemy nigdy nie mieć nadziei, że dobiegniemy do tej wielkiej mety, doskonałej miłości w naszym ciele, tak aby każdy czyn i każde słowo oddawały zupełny dowód prawdziwego ducha miłości, który wypełnia nasze serca. Niektórzy mogą mieć większe słabości i wady cielesne niż inni, a zatem mogą być mniej zdolni niż inni do jednolitego i dokładnego okazania prawdziwych uczuć swoich serc. Ale Bóg patrzy na serce. To serce, które biegnie w tym wyścigu. To serce ma osiągnąć ten kres postawiony przed nami w Ewangelii. Ten kres doskonałej miłości, która obejmuje nawet naszych wrogów. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Jeśli teraz wyraźnie widzimy, że doskonała miłość jest tą metą, to widzimy, o co warto zabiegać w naszym codziennym życiu. To jest ten stan, który możemy osiągnąć dzięki łasce Bożej i który musimy osiągnąć, jeśli chcemy zostać uznani za godnych, aby znaleźć się w Królestwie. Pan nie wybiera członków oblubienicy Chrystusa przypadkowo. Nie wybiera ich też na podstawie zwykłego uczucia. On wybiera ich na podstawie charakteru, rozwoju serca. A ci, którzy osiągną to podobieństwo do Jego Syna, ten kres nagrody, ten standard tego, co jest miłe i przyjemne Ojcu, tylko tacy mogą mieć ufną nadzieję współdziedzictwa z naszym Panem. Jak ważne jest, aby każdy biegacz w tym wyścigu ściśle przestrzegał poleceń apostoła, aby odkładał na bok wszelki ciężar i przeszkodę i cierpliwie biegł w wieku Ewangelii, patrząc na Jezusa wodza i dokończyciela wiary, udzielając nam łaskę do zwycięstwa i zachowując nas przez swoje słowo i przez swoją opatrzność aż do końca naszego biegu. Każdy na tej bieżni powinien raczej oceniać siebie niż innych pod kątem postępów na tej wąskiej drodze, ponieważ każdy zna stan swojego serca i słabości własnego ciała lepiej niż ktokolwiek inny, z wyjątkiem samego Pana. Niech każdy zwróci uwagę na to, w którym miejscu jest na bieżni, ciesząc się, że w ogóle bierze udział w wyścigu, uważając, że bycie tak powołanym i uprzywilejowanym, aby wziąć udział w tym wyścigu, jest wielkim przywilejem. Jeśli stwierdzimy, że przekroczyliśmy pierwsze 200 metrów, radujmy się i biegnijmy dalej. Jeśli zobaczyliśmy, że minęliśmy również 400 metrów, radujmy się tym bardziej, ale nie zwalniajmy biegu. Jeśli zauważyliśmy, że przebiegliśmy 800 metrów, możemy tym bardziej się radować i z zapałem przyspieszyć. A jeśli przekroczyliśmy 1000 metrów, czyli osiągnęliśmy kres doskonałej miłości, która obejmuje nawet wrogów, to wtedy naprawdę mamy powód do wielkiej radości. Nagroda należy do nas, jeśli tylko pozostaniemy wierni. Ale jak mówi apostoł, wszystko wykonawszy, ostać się, stójcie tedy w zupełnej zbroi, wytrwale stójcie w różnych próbach, które wtedy nadejdą, jak zawsze na drodze wyścigu, skierowane przeciwko nam, aby odwrócić nas od kresu, zanim wielki nadzorca i dawca nagrody powie: to dobrze, sługo dobry i wierny, gdyżeś był wierny nad małym, nad wielem cię postanowię, wnić do radości Pana Twego. Dla tych, którzy osiągnęli ten kres doskonałej miłości, nieodzowne jest, aby nadal czynnie angażowali się w służbie dla Pana, oddając swoje życie za braci. Bo kto nie miłuje swego brata, którego widział, jakie zapewnienie ma, że naprawdę miłuje Boga, którego nie widział? Tacy muszą stać się nie tylko jako przedstawiciele Boga i zasad sprawiedliwości, ale jako przedstawiciele silnych w Panu i sile Jego potęgi oraz w wierze Jego słowa,
gotowi, chętni i skuteczni w zachęcaniu innych biegaczy, aby również mogli dobiec do mety. Jak mówi apostoł, ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Bądźcie, bracia wszyscy, razem moimi naśladowcami. Przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.